Cześć, pamiętacie mnie jeszcze? Może to być trudne, gdyż nie było mnie przez długi okres czasu. Cześć, tu MikFighter. Trudno o to, żeby to nie był MikFighter, gdyż jest to kanał o nazwie MikFighter, a głównym prowadzącym jest MikFighter, który jest Michałem, ale zdarzył się pewien okres, kiedy to pewna przyjaciółka chciała zrobić streama na moim kanale. I ja się na to zgodziłem, więc prawdopodobnie kiedyś taki stream będzie i to nie będzie stream MikFightera, tylko przyjaciółki. Ale do rzeczy. Chciałbym was bardzo przeprosić za fakt tego, że nie stawiałem przez bardzo długi okres czasu filmów. Czynnikami takimi były po prostu prywatne sprawy, brak czasu oraz po drodze chorowałem też, co trochę się przeciągnęło i trochę trwało. Miałem trochę mniej czasu, przez co nie mogłem pisać scenariuszy, montować filmów oraz wymyślać nowych filmów, a także jakby pomysłów na nich. I spowodowało to, że powstała taka mała przerwa. I dlaczego nagrywam taki film, gdyż to są moje prywatne sprawy, a ja się z nich nie powinienem tłumaczyć, bo to są moje prywatne sprawy i moje prywatne życie. Otóż myślę, że po prostu należą wam się wyjaśnienia, gdyż zostawiam was bez jakiejś informacji i jedyny post, jaki wstawiłem, bo nie wszyscy go widzieli, tego filmu też prawdopodobnie nie każdy zobaczył, gdyż to jest film o mnie, a nie o FNAF-ie, gdyż jesteście tutaj, by oglądać FNAF-a, a nie mnie. Więc taki film statystycznie nie obchodzi większości moich subskrybentów, aczkolwiek cieszę się, że ktoś to obejrzy. Słuchajcie, nie zamierzam tego filmu traktować jako tłumaczenie się, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby zapowiedzieć wam po prostu, że kolejne filmy są w produkcji i pojawią się już niebawem. Film, który pojawi się w pierwszej kolejności, nad którym już pracuję od kilku miesięcy, to film o Mimiku, aktualizacja wszystkiego, co wiemy, cała jego historia, wszystko, co o nim wiemy i jaka będzie jego przyszłość. I myślę, że taki film będzie naprawdę ciekawy. Fajny film w produkcji to jest film o przyszłości serii Five Nights at Freddy's, a dokładniej o tym, co będzie teraz. Gdyż, jak wiecie, w grudniu wyszło Help Wanted 2 i zrobiłem na ten temat teorię, która przyjęła się całkiem kurwa nieźle, patrząc w porównanie z innymi filmami. Chcę wam też powiedzieć, że jednym z czynników był fakt tego, że lekko się wypaliłem na jakiś czas. Czułem po prostu, że skoro konkurencja, jeśli tak można nazwać, osoby, które nagrywają na FNAFTubie, nagrywają jakieś kurwa dramy, pseudodramy, robią sobie wszyscy twórcy dramy, uznałem, że po prostu na razie chcę odpocząć od tego i nie ukrywam, że kiedy były jakieś sprawy, gdzie dzieci najczęściej, bo autorami takich kanałów, które robią dramy, są najczęściej dzieci, robiły sobie dramy, ja w tym czasie odpoczywałem sobie od tego, bo miałem tego dość, że gdzie nie trafiłem, to trafiłem albo na Aftonka, albo na jakieś inne dzieci powiązane z nim, które robią sobie dramy nawzajem i mnie to po prostu jakby demotywowało, mimo iż robią inny content niż ja, bo oni robią komentary, a ja robię teorie. Natomiast co z przyszłością kanału i częstotliwością wstawiania przeze mnie filmów? Cóż, chciałem, i tak jak obiecałem, miały się pojawiać częściej. Myślę, że słowa dotrzymam i że przebiję liczbę filmów, które pojawiły się w zeszłym roku, ale to może trochę potrwać. Słuchajcie, robienie filmów z teoriami i różnych takich, wiecie, filmów typu kim jest, nie wiem, Enard, kim jest Scott Cawthon, top 90 ciekawostek o Scottie Cawthonie, nowe informacje FNAF Movie. Do FNAFa niestety potrzeba cierpliwości, a content tutaj bardzo szybko się kończy, jeśli zauważasz, że ktoś robi to samo, ale na shortach, a później te osoby mówią, że ty podpierdalasz od tej osoby albo od tej i po prostu ci się odechciewa nagrywać. Dlatego myślę, że jest szansa, że przebiję barierę filmów, które nagrałem w zeszłym roku, a nagram w tym roku. Jednakowoż myślę, że po prostu będziecie musieli na nie trochę poczekać, gdyż na FNAF-a trzeba czekać trochę. I to jest niestety fakt, jeśli chodzi o tą serię, bo informacje pojawiają się z czasem i dopiero wtedy można coś tak naprawdę działać. Mam kilka pomysłów na kilka dosyć ciekawych filmów. Mam też w produkcji film na 10. rocznicę FNAF-a, który ukaże się właśnie w 10. rocznicę FNAF-a i myślę, że będzie to ciekawy film. Właściwie to wszystko, co chciałem wam powiedzieć w tym filmie. Jest to krótki film informacyjny, który ma zapaść dziurę i tak naprawdę pokazać, że żyję i nie umarłem i nikt nie przejął mojego kanału, bo takie teorie też się pojawiały. Co jest bardzo zaskakujące, bo w sumie to pokazuje, że ktoś się o mnie troszczy. No dobra, co tam będę pierdzielił? Czekajcie na filmy,
widzimy się niedługo w teoriach i innych materiałach normalnych już o FNAFie. I co? Mam nadzieję, że będziecie mieli dobry dzień. Siemka. Dobra, wytłumaczenie nagrane, to można zabierać się do nagrywania filmów. Chyba, że po drodze ktoś zapierdoli mi film.